Stoliki wolne, dziewczyny zajęte, bar otwarty, ale drzwi zamknięte. Kto dziś zostanie ostatnim klientem? Kto dziś zostanie ostatnim klientem? Strzały mocniejsze niż kawa w Parysewie. Całe są moje połówki dla ciebie. Co ma lepszy sposób, by utopić smutki? Kto dziś pierwszy skoczy na główkę do witówki? Wasze gra muzyka, w domu światło gaśnie. Ta chwila nadchodzi, nadchodzi właśnie. Zaraz wyjmą z torebek te żółte cukierki, a ja znowu cię spotkam na samym dnie butelki. Znowu wyciągniesz ręce, znowu chwycisz za serce. Znowu serce zostawię w butelce. Znowu wyciągniesz ręce, znowu chwycisz za serce. Znowu serce zostawię w butelce. Gdzie zasięg się łapie tylko ze stolika, bywa, że telefon już na zawsze znika. Życzymy stosunkowo udanego weekendu w poszukiwaniu straconego zasięgu. My abonenci czasowo niedostępni, kiedyś dwudziestoletni, dziś już tylko piękni. O tej porze niewiele już do nas dociera. Nie wyjdziemy, aż zagrają Alberta Eilera. Na pewno go znacie. Nasze drogi się rozchodzą. Cztery świata strony. A ja nie jestem zmęczony. Nie jestem zmęczony. Ale wracam już do żony. W domu światło się pali. W barze gaśnie muzyka. Jeszcze kiedyś wygram. Jeszcze kiedyś wygram. Piłkarze u Jerzyka. Piłkarze u Jerzyka. Dziękujemy bardzo. Wystąpił zespół Maki i Chłopaki w składzie. Piotr Majszyk, bas. Możesz się popisać trochę, jak chcesz. I solo. I solo. Król solówki Marcin Kosiorkiewicz. I solo. Dawaj, Marcin. We'll be right back.
Pięknie. Przepięknie. Teraz Wojciech Żurawski, bębny. Nie wiadomo, czy zagra solo. Bo on jest wstydliwy trochę, mimo wieku. Wie, że potrafi, ale nie chce. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie i panu Marianowi, że przez tyle lat z nami wytrzymuje. Nazywamy się Maki i Chłopaki. Do zobaczenia gdzieś tam pod budką z piwem. Dziękujemy serdecznie. Maki i Chłopaki. Dzięki wielkie, Maki i Chłopaki. Od ponad 20 lat na scenie Domu Kultury w Kałuszynie próbują się, a grają po całym świecie. Mamy nadzieję, że nie będzie to również ostatnie spotkanie z nimi w Kałuszynie. Za dziś serdecznie dziękujemy. Dziś mamy Warkot 2019. Komisja tutaj ostro pracuje, będą wręczenia pucharów, a za chwilę na scenie pojawi się zespół 50+. Ludzie, którzy ponad 40 lat temu zaczynali na scenie w Domu Kultury w Kałuszynie. Inni trochę później, ale mamy też takich, którzy już ponad 40 lat z gitarą za pan brat.